Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał, aka pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w serii, w której już jakiś czas temu był wielki finał, aczkolwiek postanowiłem nagrać kolejny odcinek, dlatego że jednak nie wszystko pokazałem, ponieważ grę technicznie skończyłem, ale nie pokazałem 100%. Witam bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku z Raymana Redemption. Zagrajmy w Rayman Redemption dokładnie, czyli fangame stworzony przez tego oto pana. I dzisiaj przechodzimy do konkretów, czyli do dokładnie ostatniego poziomu, którego pominąłem, dzięki czemu Maciek oraz Kabipar o nim mi przypomnieli, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Ogrywamy, jak widzicie, wersję 1.4, czyli to jest najnowsza wersja Raymana Redemption, która z tego co wiem co nieco pozmieniała. Jak chociażby teraz to. Jak sami zresztą widzicie, troszeczkę mapa świata zupełnie inaczej wygląda niż na początku. Jest trochę taka szersza perspektywa na tę mapę. Okej, wszystko fajnie tutaj, pięknie, wszystko się zgadza. Jak widzicie również odcinek jest w 60 FPS-ach, dlatego że no troszeczkę eksperymentuję z contentem i będę chciał teraz troszeczkę skupić się na takiej płynności, ponieważ no jak wiemy 60 FPS-ów stało się takim troszkę standardem. I tja, myślę, że to nie jest głupi pomysł, żeby wdrożyć to po prostu w życie. Wiem, że są osoby, które na to nie patrzą absolutnie, ale ja stwierdziłem, że dla własnej wygody czemu by nie zrobić małego upgrade'u. Dobra, ale zanim zaczniemy ten ostatni poziom, o który się rozchodzi, to myślę, że dobrym pomysłem będzie tak. Kupienie sobie tego. Kupienie sobie tego oczywiście. Troszeczkę sobie żyć nawalimy. I co bym mógł jeszcze kupić? Może jakiś kurde ten skin? W sensie wiecie, chodzi mi o skin do checkpointa. Wiecie o co mi chodzi, czy nie wiecie o co mi chodzi? Mam taką nadzieję. Oj, chyba zapomniałem jednej aplikacji włączyć. Game Ranger wypadł mi z baru. Tak, Game Ranger mi był bardzo potrzebny do zagrania w jedną gierkę. Chyba już nawet o niej kiedyś coś tam wspominałem. Dobra, no to back to map. To stąd mamy chyba wszystko. I było coś jeszcze. Chyba u Betilli mogłem coś kupić. Aha, dobra, okej, czyli dostałem jeszcze coś dodatkowego. Fajnie, fajnie. Dobra, to co? Myślę, że możemy ruszać na ten dodatkowy poziom. Gdzie on jest dokładnie? Tu go mamy. Dark Legacy, The Final Challenge. Lecimy z koksem. O, widzicie, jesteśmy już w miarę przygotowani. 72 życia. Ile tu mamy punktów zdrowia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 punktów zdrowia, złota pięść i 265 tinksów. To jest, myślę, że wystarczający wynik. I lecimy. Final Legacy. Ostatni poziom. Wsłuchajmy się teraz w soundtrack, bo jest naprawdę bardzo epicki, a ja w ciszy tutaj skupię się teraz na przeciwnikach, którzy nas będą atakować. Nie no, moim zdaniem po prostu bardzo fajny soundtrack. Dobra, dlaczego w ogóle teraz dopiero nagrywam ten wielki finał? Otóż nie wiem czy wiecie, zapewne nie wiecie, więc dlatego dzisiaj się dowiecie. Ale już ten wielki finał planowałem od stycznia nagrywać. Tylko po prostu poziom mnie trochę przerósł. Przerósł moje oczekiwania. I spowodowało to po prostu to, że się troszeczkę poddałem na jakiś czas z gierką i teraz po dłuższej przerwie wracam i konfrontuję się z tą gierką na nowo. Jak sami zresztą widzicie, myślę, że tyle żyć mi się przyda do samego ukończenia tej gierki na 100%. Mam nadzieję, że tym razem mi się uda, no bo wcześniej ruszyłem na ten poziom z 20 żyćmi i to był po prostu zły pomysł, bo straciłem je wszystkie w mgnieniu oka. Teraz myślę, że nie będzie takiej... nie będzie czegoś takiego. Żebym przeżył do checkpointa. To będzie dobrze.
O, zarąbiście, fajnie. Mamy checkpoint, super. Teraz zobaczmy, co on dalej będzie na nas czekać. Tam u góry jest sprężynka, ale my na razie się tym nie interesujemy. Oj. Dobra. Niech te komary ruszą. Tutaj mamy antytunka. Zarąbiście wciul. Tam jest pająk, kurde. A ja mam tylko jeden punkcik zdrowia, niedobrze. Nie tak sobie to wyobrażałem. Ty, najpierw tam się dostań, to jest w ogóle dopiero kurde hardcore. Ty chyba prawie się złapał ten Rayman. Skurczybyk jeden. Się kurde teraz złapać nie chce. Odmawia mi posłuszeństwa. Ty, widzieliście to? Kurde, przecież się prawie złapał, co jest? O, teraz się złapał, widzicie, kurcze? A nie chciał się tak złapać, kurcze. Dobra, tutaj mamy towarzystwo skasowane. Przyznam, że jak po raz pierwszy do tego poziomu podszedłem, to trochę nie przemyślałem tego, żeby ich od razu skasować, przez co to wyglądało dosyć komicznie. Niestety tamtej próby nie mam zapisanej, bo od razu wywaliłem te nagranie, bo stwierdziłem, że syfu na kompie trzymać nie chcę. Ale moglibyście się wtedy z tego pośmiać. To mogę wam od razu powiedzieć, że fejle były co prawda... dla was mogły być śmieszne, no dla mnie już niekoniecznie były śmieszne. Ale to mówię, no wiadomo, widz się z takich rzeczy śmieje, no osoba prowadząca no też może się pośmiać, ale... jest jakaś tam w pewnym momencie granica, co nie? Dobra, tutaj niestety uderzenia już teraz dwa idą. To już nie jest złota pięść. No ale mam tyle żyć, że chyba mogę to spokojnie potem nadrobić. Okej, super, cieszę się. Oj, 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 oj. Nie to chciałem zrobić. No, w sumie widzicie końcówka poziomu, tak więc... wydaje mi się, że w miarę spoko poszło. Dobra, jak tutaj się nagrywa? Tu się nagrywa? Bardzo dobrze się nagrywa. Tu się nagrywa? Tak, cały poziom się ładnie nagrywa, wszystko fajnie jest. Tutaj mam w razie co przystawiony do gęby mikrofon, tak więc żeby nie było, że będę za cicho na nagraniu. I teraz możemy manipulować naszym helikopterkiem. Teraz tylko trzeba uważać, żeby nie pierdyknąć w kolce, no bo tego byśmy bardzo nie chcieli. 70 żyć, to jest i tak ładny wynik. Co prawda musiałem trochę pogrindować, ale wydaje mi się, że nie jest to zły wynik. I zanim ktokolwiek powie, no kurde, ale lepiej byłoby, gdybyś ruszył z tymi 20, byłoby śmiesznie. Okej, no byłoby śmiesznie, no ale... skończyłoby się to rage quitem, to już wam od razu mówię, a tak to jestem przygotowany na to, że jednak trochę żyć mam. O, ulubiona liczba chyba każdego zboczucha na tej planecie Ziemi, czyli 69. Bo dosłownie wszystkie zboczuchy lubią liczbę 69, tak, oczywiście, że tak. ...69 już poszło, tak więc... skupmy się. Skupmy się i nie odpierdzielajmy głupot. Dobra. Jesteśmy teraz tutaj, spoko. Kurde, uwaga na ten kryształ. Kurde, nie lubię tych platform. Powiem wam szczerze, bardzo ich nie lubię. A to głównie dlatego, że po prostu... no, między innymi dlatego, że zadają nam damage dodatkowy. Oj, lipa, 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 lipa! Dobra, teraz dopiero pierwszą kulkę straciłem. Dobra, do tamtej kulki się już nie zbliżam. No właśnie, to jest też ten moment, w którym miałem rage quita, kiedy pierwszy raz jakby robiłem ten poziom.
No ten poziom to nie jest łatwe wyzwanie i wiem teraz, o co Kapibarowi chodziło, że mnie ostrzegał przed tym poziomem. No, nie należy on do łatwych poziomów. Znaczy, pewnie należy w momencie, kiedy jednak się już trochę czujesz w ten poziom, jednak będziesz wiedział co i jak. No ja dopiero go przechodzę pierwszy raz po dłuższej takiej przerwie, więc jakby ten poziom na nowo odkrywam razem z wami. Ale już widzę, że to będzie dosyć interesujący odcinek. Nie mam zamiaru żadnych kodów wpisywać nietykalność czy coś, bo ja nie działam na takich zasadach. Ja przechodzę grę fair. Chociaż widziałem jednego twórcę, który grał właśnie w Redemption, bardziej to walkthrough'a walną. I pamiętam, że on przechodził ten poziom jeszcze z kodem na Dark Raymana, że dodatkowo cię tutaj w tym poziomie Dark Rayman ściga. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, ten poziom i Dark Rayman, oj, słabe połączenie, słabiutkie. Według mnie. Znaczy, pomijam fakt, że koleś jest hardkorem, że na coś takiego się zdecydował, ale po prostu ja bym się na coś takiego nie zdecydował, bo wiem, że jakby to się zaraz skończyło. I dobra, teraz mogę na spokojnie sobie przecinać linkę. 64, jak i te do 64. Oczywiście żart, który na każdym kroku muszę spamić, bo nie byłbym sobą, gdyby nie... Muszę zrobić tak, żeby nie stracić żadnej kulki zdrowia do czasu przecięcia tego, przecięcia tej linki. Dlatego robię to super powoli od teraz. Najwyżej, kurde, ten odcinek zajmie godzinę. Dobra, straciłem dwie kulki, czyli mam jeszcze 5 w zapasie. To jest dobry wynik. A więc teraz utrzymaj. Dobra, może jednak nie. Starajmy się utrzymać taki wynik, albo podobny wynik. Niech będzie. Okej, teraz sobie to w dół zleciało, więc my zatem też w dół lecimy. Dokładnie, za tą linką, dokładnie. Kurde, nie, uważaj. Uważaj. Fuck. Dobra, jest tu checkpoint, super. Tu widzę, że mamy po lewej stronie ten znaczek magika. Więc teraz warto byłoby dostać się w tamte rejony i myślę, że warto zaryzykować tą ścieżką, ponieważ jest najbliżej, nie wiem. Czyż z takim życiem to nie wiem, czy jest w ogóle... Dobra. Z takim życiem raczej nie warto ryzykować, aczkolwiek jak będziemy mieli teraz pełne życie, to można zaryzykować i lecieć w tamtą stronę, tak więc... Lecimy. Mogę nawet stracić i życie. Mogę... Wiecie co? Umówmy się tak. Poświęćmy te życie, żeby zdobyć ten znaczek. Wtedy po prostu lecimy dalej na prawo i nic nas już nie interesuje. Chyba nie tak. 61, dobra. Sami zobaczycie, ile żyć stracę i sami sobie będziecie mogli porównać. O, w sumie tak też mogę zrobić. Widzicie? Nie pomyślałem trochę, że tędy mogę się dostać. Może teraz będziemy mieli ułatwioną drogę, mam taką nadzieję. Kurde, przecież to była ułatwiona droga. Co ja odpierdzieliłem najlepszego? W ogóle z ciekawości, ja ten odcinek nagrywam 12 marca o godzinie 19.13. Ja wiem, to niektórych może w ogóle nie interesować, ale tak z ciekawości was informuję, bo czemu by nie. Ja lubię swoich widzów informować o moich tych nagrywkach. Bo jestem ciekaw, kiedy wy ten odcinek dostaniecie, bo może nawet być tak, że jak będę dobrym Michałkiem, to dostaniecie go nawet w sobotę, jako coś dodatkowego. O ile do jutra się wyrobię, bo dzisiaj mamy piąteczek piątunio, kiedy ja to nagrywam.
Dobra, ładnie, ładnie, tu idzie nam bardzo ładnie. W ogóle tej części poziomu nie pamiętam w ogóle, tak więc to jest pierwszy raz ją zwiedzam. Bo ja zacząłem rage quitować właśnie do momentu zbierania tego znaczku magika i tam sobie poprzysiągłem, że dopóki nie ogarnę jakiegoś fajnego patentu, to ja nie tykam się tego poziomu. No i jak widzicie, już chyba coś ogarnąłem, mniej więcej jakiś fajny patent. Bo inaczej, gdybym nie ogarnął żadnego patentu, to tego odcinka by nie było. Czyż nie? Oj! Okej, okay, coś tu mamy? Dobra, nie, nie ryzykujmy. Idźmy dalej. 19 minut, czyli jednak, kurde, odcinek nie będzie trwał godziny. W ogóle, jedną rzecz chciałem zmienić. Sound. I weźmy, ustawmy, nie wiem, Victory na Classic. Bo z tego co wiem, to jest chyba klasyczny dźwięk z PS1. Dźwięk zwycięstwa. Wiecie, o co chodzi. Oj! Tu widzę, że coś musimy już zrobić, tak więc... Znaczy, coś. Kurde, źle to ogarnąłem. Trzeba się w odpowiednim momencie wybić. I swoją drogą znowu leci ta fajna muzyczka, bo cały czas uważam, że muzyczka jest fajna. Tak, jest super. Bardzo polecam. Ogólnie graficznie ten poziom wygląda wyrąbiście, nie? Tak jak już zresztą powiedziałem. Ja swojego zdania nie cofam. Jak coś dla mnie jest zajebiste, to o tym mówię i będę o tym mówił tak długo, aż mi się znudzi. Dobra, jednak jeszcze nie. Co jest? Czemu on nie chce lecieć do przodu? No dawaj, co jest? O, teraz raptem poleciałeś do przodu. No to kurde, żeś się postarał teraz. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Dobra, już widzę w czym tkwi problem. Tutaj mamy tego, kurde, żałosnego typka, którego trzeba się definitywnie pozbyć. Ale teraz to przynajmniej, kurde, z klasą poleciałem. 58 żyć. Nice. A, wypierdzielać, mam cię w dupie. Latasz mi koło dupska. Tak, wiem, sporo mam wtedy tą dupę, skoro lata mi koło dupy. No ale to teraz nie fajnie było, to teraz nie fajnie się zrobiło. Jeszcze raz. O, super. Okej. Okay. Nie dotknął mnie. Wow, ile ich tu jest? Za dużo. Wow. Teraz trzeba ich unikać. To jest najgorsze. Przed checkpointem nie zginę, nie ma takiej opcji. Mówiłem? Przed checkpointem nie zginę, nie ma takiej opcji. To jest dzisiaj mój dzień. To jest dzisiaj dzień na Raymana Redemption. Normalnie. Kurde, ale... O Jezus, mordio! Ty, ciężko byłoby to uniknąć. Ciężko byłoby to. Dobrze, że ja mam teraz całe życie. Teraz to się wiecie. Mogą cmoknąć w dupę te wszystkie przeciwniki. O, spadaj, rybcia. Dobra, mogę nawet stracić i 3 punkty zdrowia, co z tego? Okej. Okay.
Wow. Uwaga na oczy. Kurde, to jest w ogóle dopiero hardcore, że te oczy jeszcze tu powróciły. Masakra. Won mi z nimi. Wow, co jest? 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 Kurde. Okej. Okay. Ta sekwencja mnie strollowała nieźle. O. Coś zwiastuje mi to, że... Oj. Frajer. Coś mi zwiastuje, że tu będzie dym. Jak nic. No, coś czułem, że muzyka, kurde, z sekwencji, gdzie jest woda, się odpali. Czyli oznacza to, że dymy są, nie? Okej. Okay. Spierdzielaj. Ja lecę do przodu. Ja się niczego nie boję. Ciekaw jestem, ile jeszcze ten poziom będzie miał sekwencji. Kurde, nie! Jestem za młody, by umierać w taki sposób. Dobra, spadaj, leszczu. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Mój patent jest prosty i skuteczny. Lecieć po prostu na pałę do przodu. Nie tracąc przy tym nie wiadomo jak... Nie wiadomo ilu punktów zdrowia. Oczywiście woda równie dobrze może mnie w tym czasie dogonić, ale... Nie biorę tego pod uwagę, no bo po co? Bo po co? Dokładnie, po co? Spadaj, woda. Spadaj, 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 spaduwa. Spaduwa, 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 trzeba poczekać. Kurde no, tak dobrze szło teraz. Ale na szczęście mam jeszcze 52 życia, to w każdej chwili mogę wszystkie stracić. Trzeba myśleć pozytywnie, a nie negatywnie, tak? Dobra, lecimy do góry. Aha, okej. Okay. To nieźle poleciałem do góry, czyli nieźle mnie tutaj stronowano. Mhm, spoko. Zapamiętam to sobie. Ej, to nie wygląda na to, żeby ta sekwencja była jakaś długa w takim razie. A, i przy okazji obstawiamy, ile do końca jakby tego trudnego poziomu będę miał żyć, bo mi się wydaje, że poziom skończę z 20 żyćmi, nie? Ten. I będę mógł wtedy śmiało powiedzieć, że zrobiłem 100%. To już wam mogę tutaj obiecać, że maksymalnie 20 żyć będę miał pod koniec tego poziomu. Jak nic. Zobaczycie.
O, i teraz lecimy do góry. Proszę bardzo. Przytrolowaliśmy sobie. Oczywiście, że tak. I zajebiście. Pięknie. Sekwencja zaliczona. A co tu mamy? Co tutaj tyle żyć? Prezencik. Ostatni z gry. O kurde ty. Ale mnie tu pozytywnie gierka zaskoczyła. Jeszcze zbierzemy tamtego Tinksa w sumie. I ta zorza polarna w tle. Nie, no fajnie, fajnie, kurde. Fajnie tutaj zostało to ogarnięte. Naprawdę ogromny szapoba dla twórcy fangame'u. To jest po prostu pięknie. To pięknie wygląda. I co, to już tyle? O kurde ty, wszystko zrobiliśmy. Ej, no to teraz można powiedzieć, że grę przeszedłem na 100%. Ej, dobra, to ten. To warto byłoby kupić jakieś te skiny do checkpointów, czy coś. Bo bardzo się tym interesuję, nie żeby coś. Gdzie to można było kupić? To chyba w sklepie Magika, co nie? Znaczy nie, Jezu, u Betilli można było. Extra shop. Okej. Dobra, sprawdźmy, gdzie są te checkpointy. Tutaj mamy skiny do naszego tułowia. Dobra, tu jest checkpoint. To nie możemy już kupić, bo już kupiliśmy. Aha. Okej, czyli tutaj mamy kupione skiny wszystkie do checkpointów. Widzę. To możemy jeszcze te kupić. Tego już nie kupimy. Mamy za mało kasy, czyli bym musiał pozbierać kasę. I ta muzyka z tego Atari Jaguar. No to się jeszcze przyda, to się przyda, no i to się przyda. 74 żyćka, dobrze, ładnie. To weźmy teraz, zobaczmy ten options. Extras, checkpoint skin. O, czyli mogę teraz sobie zmieniać już dokładnie. Super. Będę mógł sobie zmienić. I weźmy, spróbujmy ten. Ustawmy sobie przykładowo ten checkpoint. W ogóle skin Raymana zmienimy. Ubierzmy Raymana teraz jako clowna. Clown Rayman, bardzo ładnie. Nie. Resume game. Jesteśmy clownem Raymanem i teraz przetestujmy, jak będzie to wyglądało. Siema, jestem clown Rayman, nieźle się zbłaźniłem. Kurde, mówiłem, myślałem, że kurde ten poziom skończymy z żyćmi, wiecie, 20 żyć i tak dalej maksymalnie, ale tutaj patrzcie, 75 żyć. Ale to mówię, to też duża zasługa była tego, że ja tam pogrindowałem sobie w Allegro Presto i też trochę tych żyć kupiłem, nie? Trochę z tego dumny nie jestem, że musiałem wydać te Tinksy na życia, no ale z drugiej strony, no kurde, trochę się obawiałem tego poziomu, bo naprawdę nie wiedziałem, co mnie tam będzie czekać, a po słowach Kapibara i Maćka i tam chyba jeszcze innej osoby, no troszeczkę miałem lekkiego stresa przed tym poziomem, ale poszło całkiem sprawnie, mi się wydaje. Dobra, szukajmy teraz najbliższego checkpointa i kończmy ten odcinek. Pół godziny, no to jest w sumie ładny wynik. No myślałem, że mi to godzinę zajmę. No proszę, trochę się przeliczyłem. Czekajcie, czy checkpoint czasem na dole nie był teraz? Chyba będzie na dole normalnie, z tego co pamiętam. Easy, mamy nowy checkpoint. Ładnie, ładnie. Dobra, wyjdźmy stąd i zobaczmy, czy faktycznie mamy 100%. Main menu, okej. 95%, czyli jednak jeszcze nie stówę. Czyli pewnie będziemy mieli dopiero stówę w momencie, kiedy zrobimy wszystkie rundy bonusowe i tam pokupujemy wszystkie te rzeczy. Jakby ktoś się mnie pytał, czy ja będę robił jakby prawdziwego bossa, tą true ścieżkę, wątpię w to, bo z tego co widziałem, walka z bossem jedyne różni się tym, że tam potem się walczy na bzicie z tym bossem, z tego co pamiętam, i można zgarnąć skin tego Raymana z Game Boya Color. No nie wiem, na chwilę obecną myślę, że na razie nie będę się za to zabierał, możliwe, że kiedyś się za to zabiorę. W górnej mierze chciałem zakończyć po prostu tę serię z wielkim finałem i ostatnim jakby poziomem z gry.
Aczkolwiek do tej gierki sobie jeszcze wrócimy, bo teraz pozostają nam bonusowe odcinki, albo dwa bonusowe, albo jeden bonusowy ze wszystkich rund bonusowych Magika, tak więc tu już można powiedzieć, że oficjalny Let's Play z 2020 na 2021 został skończony, ale dodatkowy content na dniach wleci. Nie powiem kiedy dokładnie, żeby zostawić wam niespodziankę. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam odpalić sobie moje socjale, linki są pozostawiane w opisie. Gorąco zachęcam zaobserwować grupę na Facebooku, Discorda, bo tam daję na bieżąco wszystkie rzeczy związane z filmikami, nie tylko. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.